Potężny atak na blogerów. Hakerzy zniszczyli nawet 1,5 miliona stron w internecie. Kilka grup hakerów jednocześnie zaatakowało jedną z największych platform blogowych na świecie, WordPress. Według BBC mogło dojść do zniszczenia nawet 1,5 miliona stron. Hakerzy wykorzystali lukę w oprogramowaniu WordPress, żeby zaatakować strony internetowe i serwisy blogowe umieszczone na tej platformie. Zdaniem firmy WordFence za atakiem stoi ok. 20 grup hakerów, którym udało się włamać do 40 tysiąca blogów na świecie. W sumie podjęli ok. 800 tysiąca prób włamania. Jednak, według BBC, wskutek ataku mogło zostać zniszczonych nawet 1,5 miliona stron osadzonych na WordPress. Co ważne, firma Sakari informowała WordPress, że w ich oprogramowaniu znajduje się luka, która może doprowadzić do takich ataków. WordPress rzeczywiście zareagowało i wypuściło aktualizację, która lukę miała załatać. Niestety nie wszyscy użytkownicy aktualizację zainstalowali. Po co hakerzy atakują blogerów? Ostatecznie w ten sposób nie mogli przejąć ani danych osobowych, ani pieniędzy. Prawdopodobnie chodziło o przejęcie kontroli nad blogami, żeby potem za ich pośrednictwem rozsyłać spam lub złośliwe oprogramowanie. Ataki hakerskie są coraz powszechniejsze i nierzadko dotyczą instytucji państwowych czy finansowych, z czym niedawno mieliśmy do czynienia w Polsce. Na początku lutego hakerzy zaatakowali Komisję Nadzoru Finansowego i kilka banków. To był jeden z najpoważniejszych ataków na polski system finansowy. Hakerzy nie dostali się co prawda do pieniędzy klientów banków, ale prawdopodobnie zostały wykradzione wrażliwe dane. Może to świadczyć o tym, że za atakiem stał zagraniczny wywiad.